wszystkich informacjach, które dowiedziała się dzisiaj do mnie na temat miecza świetlnego, masz ochotę jeszcze ze mną być? Muszę mieć to na taśmie filmowej. Nie. Okej, dzięki. Do zobaczenia za tydzień! Moi drodzy. Moi kochani. Moje geeki. Hejka, kochani. Moje geeki. Zawartość tego pudełka jest dla mnie osobiście, personalnie, bardzo... It's my treasure. Ważna? Można tak powiedzieć rzeczy? Można. Abstrahując od tego, co jest później ważna. A dlaczego jest ważna? Powiedz, dlaczego jest ważna? Ponieważ jedno z pierwszych wspomnień, jakie mam, jest związane z Gwiezdnymi Wojnami i jest to... Ale z pierwszych wspomnień w życiu, z pierwszych wspomnień tak, z filmem? Nie, pierwszych wspomnień ogólnie. Ever? Tak, oh my god. No, mogę tak powiedzieć, bo byłem zdecydowanie małym pudlerem, kiedy widziałem to, co widziałem. To jest za mały. Myślę, że można tak stwierdzić, patrząc na to, jak skończyłem. Zakorzeniła mi się w głowie ta scena z piątej części Gwiezdnych Wojen, jak Luke dynda sobie jako popsicle do góry nogami w śniegu, jest zamrożony, nie może wyjść, nogi są w lodzie, a miecz leży w śniegu. I po tylu latach naprawdę dla mnie bardzo dziwnym doświadczeniem jest trzymanie tego kształtu, przez który się napatrzyłem przez ten cały czas. Dzisiaj de facto nie będziemy sobie za wiele budowali, tylko będziemy składali. Ale będziemy głównie budowali. Ale tak. I nie. Ale i tak. I nie. Tu są dwa wydruki. Pomarańczowe. No jak widać. Ale są to wydruki, które są w sumie częściami dodanymi. Ja wiem zdecydowanie za dużo rzeczy na temat tego. I nie powinienem aż tyle mieć w mózgu zabrane informacji na... Miejsca na no, po prostu przechowywanie takich głupich danych, ale mam. I mógłbym ględzić naprawdę godzinami, co to jest, czy oni tak zrobili, potem jak się zmieniało przez filmy. Tyle. Dobra, to tak pokrótce, jak robili pierwsze Gwiezdne Wojny, 76 rok, 77 wyszły, to oni naprawdę nie mieli wtedy pieniędzy i próbowali z różnych dziwnych śmieci budować te wszystkie rekwizyty, plany. Akurat rękojeść miecza świetlnego jest wykonana z lampy błyskowej. Z lampy błyskowej, która była dołączana do aparatów Graflex i to jest de facto ta rączka, gdzie tutaj jest aparat, tu jest ta śmieszna żarówka, robi się dym, robi się zdjęcie, wszystko jest bardzo fajnie. I jeśli na przykład oglądaliście Man from U.N.C.L.E. z Henrym Cavillem, to jest tam taka scena zaraz na początku, jak go przeszukują, jest, tak. Otwierają walizkę i tam jest aparat z dokładnie tą rączką. I jak właśnie oglądaliście... Jest. I jak oglądaliście Fantastyczne Zwierzęta, pierwszą część, to tam na samym końcu, jak oni się biją w tym metrze i przychodzą wszyscy i krzyczą się, bo zabiliście mojego syna, to wtedy właśnie reporterzy stoją i mają też te... Właśnie. Na pewno mają repliki, ponieważ... Właśnie, mają repliki, to jest ciekawe, że w ogóle... Bo fani Gwiezdnych Wojen na każdym kroku udowadniają, że są bardzo nie tego. I ceny oryginalnych Graflexów na eBayu wahają się od naprawdę dziwnych cen. To się ogromne. To są ogromne pieniądze za to, żeby zapłacić za jakąś starą lampę błyskową do starego aparatu. Więc to nie są nawet ceny kolekcjonerskie, tylko to jest ewidentnie przez to, że po prostu było to wykorzystane w filmie i ma taką sławę, jaką ma, więc... Tak. Dlatego nawet teraz można kupić taką oto replikę, bo tak, to nie jest faktyczna lampa, tak naprawdę. I my kupiliśmy naszą na naprawdę fajnym dealu, bo mieli taki deal. To jest wszystko teraz nieistotne. Istotne jest teraz to, żebyśmy to wszystko złożyli. I dodali te różne pierdoły, które oni pododawali, po prostu drukując sobie dodatkowe elementy. Te tak zwane, jak my to mówimy zawsze, gumki, które są tu. Tak. I jeśli jeszcze mógłbym się wykazać przez chwileczkę moim ulubionym autyzmem, to chciałbym powiedzieć, że w czwartej części, jak Obi-Wan mówi, tak, poszaratkowałem twojego ojca, zostawiłem go na skraju wulkanu, daję Luke'owi jego miecz i tam ten miecz wygląda inaczej niż przez dwa kolejne filmy, ponieważ ta gumeczka w czwartej części nie ma tego wcięcia i tej gumeczki jest 7 dookoła, a w piątej części jest to wcięcie i tych gumeczek jest 6. Gradzinowaniem to się nazywa nie bardzo. Ze swój mózg, dlaczego? Jezu. Ja nie miałam jeszcze tej rozmowy, więc jakby sama... What the fuck? Mów. Nie przejmuj się. Wszystko będzie. Ja, chociaż jedna osoba napisze mi w komentarzu, bo co ty to wiesz? Nie będzie mi smutno. Jestem szczęśliwy, że to wiem. Robimy sobie taki chill time, składamy, ale fun time, me time z tobą. Tu masz nóż akurat przy sobie na wszelki wypadek. Wiesz, nigdy nie jadę, no nie? Ja nic nie wiem. Goliś mi włosy. Więc tak, te części musimy sobie niestety off camera odlać i zrobić i przygotować.
Robi kama tego, co ona robi. To wygląda jak smoczek. Co wygląda jak smoczek? Ten mały dęks? No. Pokaż go, już za późno. Wygląda jak smoczek. Chcę powiedzieć taką jedną rzecz, że zapytacie, czemu my go nie zrobiliśmy? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ on wymagałby bardzo dużo pracy, ponieważ szczerze to zależało mi na tym, żeby on był naprawdę tip-top. Poza tym jest metalowy tutaj, nie bylibyśmy w stanie. Czy jasne, że tak teoretycznie dałoby się wyciąć rurkę, ale jeśli zobaczycie tutaj, to pozwolę sobie zauważyć, on ma tutaj takie delikatne wybrzuszenia. Ja wiem teoretycznie, jak zrobić takie wybrzuszenia, tylko to wszystko wymaga strasznie dużo nakładu pracy, a efekt nigdy nie byłby taki, jakby maszyna to zrobiła. Więc no. Szczerze, nie lubię takich rzeczy mówić, że czasem jest coś lepiej kupić niż zrobić, ale w wypadku, kiedy naprawdę nie macie do tego narzędzi i... Nie, no to jest super opcja, od razu dostajecie w zasadzie coś, co jest metalowe, od razu to zmienia feeling, ruszają się jakieś części, więc to jest też takie... Boże, co ja robię ze sobą? Jest takie, no, przyjemne. I tak jeszcze słówko ode mnie, dzień dobry, witam Państwa. Chciałem powiedzieć taką rzecz, że to, co się tutaj dzieje teraz z tą elektroniką, nie bójcie się, to jest rzecz, którą zajmiemy się w jakimś innym odcinku troszkę bardziej dokładnie, bo mamy jeszcze jeden taki moduł i budujemy sobie jeszcze jeden taki miecz, tylko że bardziej zbudujemy go faktycznie, także spoko. I się boisz, będziecie mogli zobaczyć, jak te śmieszne kuleczki tańczą a kukaracze! Wow. Łomsiu! Wow! Nie miałabym już ramienia. Dlaczego? Jezu, jak to dobrze wygląda ze światłem. Nie wiesz w ogóle, co się dzieje. Jej! Dobra, więc zrobimy sobie tak, żeby to już nie była zwykła lampa błyskowa, tylko przerobimy już ten miecz świetlny, który wszyscy znamy. Tak jest? I teraz tak, gumeczek mamy póki co 5, potrzebujemy ich 6, ponieważ jedna jest jeszcze w sarkofagu. I musimy jej jeszcze pewnie dać chwilkę, żeby sobie zdążyła zastygnąć. Ale my w tym czasie zajmiemy się jedną rzeczą, która jest tutaj z tyłu. Z tyłu jest umieszczony taki klips. My go wykonaliśmy z tego samego metalu, z którego robiliśmy wiedźmiński medalion. Pokażę wam od tej strony, bo od tej linii wyszedł. I będziemy go sobie tutaj nitować. Co masz do nitowania? Do nitowania mam nitownicę. Nasz najnowszy nabytek. Ostatnio przynitowałem nit do klucza od Dremela i już nic się nie da z tym zrobić. Aha, ważna rzecz jest teraz taka, bo wszystkie te elementy, które teraz będziemy zakładali, mają znaczenie pod względem ich orientacji względem różnych elementów tutaj na mieczu. I teraz potrzebujemy, żeby to było na tej samej linii co to, tylko tu. A ja to na pewno zrobię krzywo, ponieważ ja nie umiem takie rzeczy robić prosto. To pomarańczowa rzecz, którą tutaj widać. Zauważyłem to, że ludzie, którzy robią takie miecze bardziej powiedzmy na ilość, to mają właśnie takie szablony, które potem im pozwalają w bardzo wygodny sposób ułożyć te
gumeczki, bo wtedy te gumeczki nie musicie się przejmować, że o mój Boże, czy one są teraz w jednakowej odległości, czy nie. Tylko bum, nakładamy sobie szablon, wszystkie gumeczki będą w jednakowej kolejności i nie będzie żadnego problemu. Odległości. Też. Dobra, a my sobie musimy teraz tak zaznaczyć tutaj to miejsce, gdzie... Możesz gumkami, recepturkami możesz złapać jakoś, czy nie? Tak, ale chodzi mi tylko, żebym wiedział, że tutaj będzie ta linia. Pomóżcie? Nie wiem, czy mi się da pomóc. O, sorry, na pewno to był przyjemny. Widzę, co robisz. Obawiam się, że mamy za krótkie nity. Czekaj, przecież ja mam całe pudełko nitów. Czemu w znitach wszystko jest trudne? Nawet tak jak otworzyć pieprzone pudełko. Jak to się robi? To jest jakaś abominacja, to ludzie wyprawia dzisiaj. Ja to widziałem tak, że ja tutaj dam gumkę, nie będzie problemu, ale coś mi się wydaje... Jednak będzie. Przepraszam. Precyzja to moje drugie imię. Dobra, i robimy... Świetnie, tak, właśnie teraz zrób tak. Tak, żeby było. Wszystkie będą tak, a ten będzie tak. No, genialnie. Weźmiemy sobie epoksydę. I zrobimy... zrobimy tak. Posmarujemy sobie epoksydą, tylko właśnie to jest dobre pytanie. W ogóle to ja to powinienem umyć. Co ja wyprawiam? Musimy to umyć, bo to było dotykane przez długie miesiące, tygodnie, tłustymi łapami i na pewno jest tutaj dużo slajmu, który... Dlaczego? No bo na ludzkich rękach gromadzi się łój. Musimy się z tym wszystkim pogodzić. I musimy to wymyć alkoholem takim izopropylowym, żeby to nie było śliskie i ohydne. Bo się klej nie będzie trzymał, będzie odpadał. Ja mam w ogóle taką dużą dozę prawdopodobieństwa, wyznaję, że i tak będzie odpadał, ale to nic. Bo dzisiaj ogólnie nic nie chce wyjść. To nie dlatego, że jestem niekompetentny, tylko po prostu tak jest. Gdzie to jest klej? Boże, ludzie mogą myśleć, że to jest bardzo przemyślane, że my mamy żółte... Do mieszania? Nie, to po prostu tak się kończy, jak wydrukujecie sobie wizytówki i użyjecie tak jasnego szarego, że nie jesteście w stanie go przeczytać, to wtedy macie bardzo dużo podkładek do mieszania kleju. Ponieważ ponitowałbym sobie, a tak naprawdę to nie. Klej jeszcze nie do końca jest wyschnięty. Jest ciepły. Może to plus, a może minus. Zaraz się przekonamy. Co ja mam powiedzieć? Co ja mam zrobić? Już tłumaczę, co się wydarzyło. Mamy ten cały szajs ustrojstwo w środku. To. Elektroniczkę. Elektronikę. I ja włożyłem tam, nawet nie pamiętam, o tego, takie coś. I to po prostu zaczęło trzepotać w środku i mnie bardzo wystraszyło. Idź sobie. Czemu nie chcę wyjść do środka? Akcion. Jestem dobrej myśli. O, chyba się udało. O! Pamiętaj, żeby się zatrzymać. O nie! Co się stało? Co się złamało? Ja chyba nie chcę o tym rozmawiać. Co się złamało? Mi się szablon? Po prostu... horror. O Boże. O Boże, mi zbierałeś moment. Hello darkness, my friend. Nie wiem, co mogę siebie obwiniać, czy wszechświat, ale zeszło mi wiertło, no nie? I złamał mi się jeden z elementów. Który? To co ja mówiłam, że się złamie? No. I
trochę nie wiem, co zrobić. Bo z 6, które miały być, skończyliśmy na 5, a teraz będą 4. Ciągle lepiej niż 0. Chyba pycha mnie zgubiła. Pycha? Mhm. Nie wiem. Big reveal? Big reveal. No i tylko z tej strony będziemy na niego patrzeć. Okej. Okay. Nie, tak serio, no kurwa. To believe in it. No, da się czuć, że to jest dobry feeling, nie? Czemu? Powiedzieć ci? Może powinienem mieć to w dupie dlatego, że to z tego, że mi zjechało wieprzu, jest tutaj kawałek metalu. To nic. Może powinienem to po prostu wziąć na klatę i to będzie nasz miecz. Będzie rozwalony. Nie? Nie wiem. Mam tu wynitować dziurę? A nie! Ale ze złamanym chcesz. Nie chcesz po prostu odlać? Możemy odlać. Mamy formę. Możemy odlać. Jeszcze dwa i a, będzie perfekcja. Na tym etapie. Nie? Myślisz, że nie? Nie masz tego w dupie. Potem mam będziesz trochę. Mówił, o, nie, wtedy patrzę na to z dumą tak. A pamiętasz, jak się rozjechał? Co myślisz? Że powinien sam zdecydować. Może jest najgorsza rzecz, którą możesz drugiego człowieka zostawić, kiedy pyta cię o radę. Jesteśmy tu z mieczem. Nie mogę go podnieść, jestem taka słaba. No. O, włączył się! Niesamowite! To znaczy, on się włącza zawsze przecież, hej? Jeszcze jest rzecz, że dla tych osób, które mogą mówić, wy nic tutaj nie zrobiliście, wy go tylko złożyliście, tak, ale będziemy też robić miecz, który będziemy bardziej kompetentnie zrobić od zera, powiedzmy, no nie? Ten, wiesz, co będzie uwaga i tak dalej. Yes. Więc będziemy robić jeszcze taki, pokażemy jak zrobić ten pasek LEDowy, bo tutaj pominęliśmy wszystkie te etapy, bo chcieliśmy się skupić na tym, że... Żebym po prostu bardziej pokazać to, jak fajny jest, no. Po prostu. Ja sobie zdaję sprawę, bo tutaj jeszcze powinien być taki dynks. Oczywiście znowu zacznę w różnych częściach, są tu różne rzeczy w tych szynach, ale w tej konkretnej powinny być takie piny, jak z starych kart. Nie popisuj się, bo ci zniszczę go zaraz. Tam zrobię. Au! Zapraszam was na nasz Instagram. Zapraszam was również do subskrybowania tego kanału po więcej. Zresztą również, żebyście w ogóle korzystali z internetu, bo... Warto, warto. Rozsądnie. O, a w przyszłym tygodniu nauczymy was jak piracić muzykę. Korzystajcie z internetu. Ale jak piracić muzykę w niekonwencjonalny sposób. I pójść do więzienia tak tylko trochę. O, ładnie to wygląda. No, dziś będę. Zrobię ci zdjęcie. Koniec. Bye!